Sytuacja finansowa grudziąckiego szpitala jest ciągle poważna, choć od lat wdrażane są kolejne programy naprawcze. NIK wzięła pod lupę efektywność tych działań i oceniła, że nie dają gwarancji poprawy. Wyjście z trudnej sytuacji uniemożliwia przede wszystkim wysokie zadłużenie. Podejmowane przez szpital wysiłki były niewystarczające, co NIK oceniła negatywnie. Także działania ze strony władz Grudziądza były niezadowalające pod względem finansowym, jak i nadzorczym. NIK złożyła trzy zawiadomienia dotyczące podejrzeń popełnienia przestępstw, wykroczeń i naruszenia dyscypliny finansów publicznych.